Thank you.
Słowa do końca nas umiłowa. Thank you.
Spraw to nas, Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nas, Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to nas, Ojcze, byśmy byli jedno. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nas, Ojcze, byśmy byli jedno. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Proszę Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechu i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boże, prosimy, Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i sprawnych serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
że i my nie możemy być zachłyśnięci wolnością i może lepszym nieco życiem, ale musimy być czujni. Musimy nadal modlić się, wsłuchiwać te słowa Chrystusa i za nie wołać. Spraw Ojcze, abyśmy stanowili jedno. A do tego jedno bardzo nam daleko. Dlatego nie chcemy dziś nikogo potępiać, wytykać, ale chcemy się modlić, aby ci, którzy nie stanowią jedności na tej polskiej ziemi, chcieli uwierzyć i wszystko czynić, aby włączyć się w tę jedność. To samo niebo nad nami wszystkimi świeci, to samo słońce. Korzystamy z tych samych dróg. Chciejmy troszczyć się o tę, która jest naszą wspólną matką i być jej wiernymi, szlachetnymi, uczciwymi dziećmi. Tego nam potrzeba, bo szatan wykorzystuje wszelkie rozwagi. Dlatego musimy być czujni, musimy zdawać sobie sprawę. On przyszedł na ziemię, by wprowadzić pokój, Boży pokój, by obdarzyć nas Bożą miłością i jednością. Chciejmy trwać przy nim. Pragnę serdecznie podziękować za ten piękny udział, za tę manifestację wiary, pokoju, skupieniu i modlitwy. To było budujące. I myślę, że dla tych, którzy tam gdzieś inaczej myślą, jest okazja do refleksji i zastanowienia. Bóg chce naszej radości, chce naszej jedności i pokoju. I dlatego przy różnych okazjach nas jednoczy, a my korzystajmy z tego. Bądźmy dumni, że jesteśmy Jego dziećmi. Pragnę serdecznie podziękować tradycyjnie orkiestrze ZMG, która nam długie lata towarzyszy w tej procesji i ubogaca naszą modlitwę właśnie trudem, bo dziś taki upale nie jest łatwo dmuchać w te instrumenty, a jednak po prostu decydują się i naprawdę serdeczne Bóg zapłać. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomocy przygotowania tej uroczystości. Przede wszystkim stróżom porządku, policji, za piękne, dyskretne, ale naprawdę dobre przygotowanie trasy. Nie trzeba było trudzić się, obawiać, można było spokojnie iść i wierzyć, ufać, manifestować swoją wiarę. Serdeczne Bóg zapłać. Bóg zapłać tym, którzy przygotowywali ołtarze. Wszystkim niosącym sztandary, retrony. Wam wszystkim tu obecnie, a nade wszystko dzieciom, które w tej spiekocie wytrzymały i były żywą monstrancją dla Chrystusa. Pamiętajcie, że Chrystus bardziej się wami cieszył, niż tą złotą monstrancją niesioną przez księdza. Wyście byli żywą monstrancją. W waszym sercu był Chrystus i nieśliście go przez ulice naszego osiedla. Niech ten Chrystus nam błogosławi, wspiera. Dziękuję bardzo panom niosącym nagłośnienie liturgicznej służby ołtarza, szafarzom, wszystkim, żeby nikogo nie pominąć, wszystkim za wszystko serdeczne za. Pragnę jeszcze przypomnieć, że o 16 przyjdzie. Nie ma, będzie dopiero 17:30 ostatnie nabożeństwo majowe i potem wieczorna przesięga. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.